jak najdalej stąd. O nie, dobra, będę leżał. Leczę się, leczę się. Leczę się, leczę się. Nie, nie, nie. Prawo, lewo, prawo, lewo. Ale dribbling, ale dribbling. Hello, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dzisiaj w sklepie pojawiła mi się przekozacka oferta. Pakiet, plakietek, tak. I dzisiaj wydamy sobie 50 gemów na tą przecudowną ofertę jak co tydzień. W sumie w tamtym tygodniu takiej oferty nie otwieraliśmy. Ale jeżeli chcecie, żebym otwierał co tydzień tą przecudowną emotkę, czyli tą przecudowną ofertę i odblokowywał nowe emotki, plakietki, jak zwał, tak zwał, no to zostawcie pod tym filmem, no myślę, 15 tysięcy łapek i za tydzień otwieramy tą samą ofertę. A teraz, moi drodzy, poleci kilka krótkich filmików podesłanych przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem FAREL w sklepie Brawl Stars. Dlaczego kilka krótkich filmików? Ponieważ powiem wam, że bardzo mocno mi spamujecie skrzynkę mailową z waszymi nagraniami i postanowiłem, że będę pokazywał 2-3 nagrania na jeden odcinek. Jestem na robuzik.pl. Wchodzicie w sklep z Brawl Stars. Wspieracie z kodem FAREL, tak jak ja. Kupujcie sobie cokolwiek. Nie kupię złotego Barleya. I w taki sposób wspieracie FAREL-a. Pozdrawiam wszystkich, którzy wspierają z kodem FAREL. Ja wam bardzo dziękuję za wsparcie, mega serduszko dla was, a wy, moi kochani, jeżeli też chcielibyście wystąpić na moim odcinku, to jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem FAREL w sklepie Brawl Stars, po prostu to nagrajcie i podeślijcie do mnie to na maila. Mail oczywiście znajdziecie w opisie. Nie zapomnijcie też podesłać swojego linku do kanału, żebym mógł go wkleić w opis, dzięki czemu z pewnością złapiecie kilka subów. Jesteśmy już na moim koncie i jak widzicie, mam 19 543 puszki wbite. Niebawem dobijam 20 tysięcy, tylko ostatnio bardzo mało czasu mam, żeby pograć w Brawl Stars i podbijać te puszki. Ale dzisiaj chyba sobie wieczorkiem jeszcze siądę i dobiję, myślę, 19 800, więc z pewnością w następnym odcinku, jak się spotkamy, będę już miał 20 tysięcy. Moi kochani, niebawem też sobie kupimy wszystkie stopnie karnetu zadymiarskiego, bo musimy odblokować nowy skin do Surge'a i sobie nim szefosko pograć. Mecha Paladin Surge za 70 poziom. Niedługo sobie go odblokujemy, oczywiście też kupimy, ale zanim, moi drodzy, sobie kupimy pakiet odznak, zagrajmy sobie jeden meczyk na raz, dwa, trzy, ponieważ dzisiaj mamy bardzo fajną mapkę pod Surge. No i przy okazji sobie dobijemy kilka puszek, zawsze to bliżej do 20 tysięcy. Wy możecie dać znać w komentarzu, moi drodzy, czy kupiliście sobie pakiet plakietek, odznak, co wam ciekawego wypadło. No ja bym chciał na przykład, o kurczę, co się dzieje tutaj, czemu są dwa power cubesy? Ja bym chciał jakąś plakietkę do jakiejś legendy, do Leona, Sandy, czy tam, nie wiem, Spike'a. Dobrze, dobrze, lecimy dalej, bo ucieka przed botem. Okej, okay. I ja bym te cuby chętnie skroił, tylko że to będzie mega ciężkie, chyba że użyję w dobrym momencie teleportu. Teleport, no niestety nie wyszło. Penny? Raz, dwa, trzy. Dostał. Muszę uciekać, muszę uciekać. Skryję mu dwa power cubesy, dobrze. Dobra nasza. Tam u góry była Penny, którą mógłbym z pewnością na easy obić w ten sposób. Gdzie ona jest? Nie ma. Aha. O kurczę, Boo na szóstym. Nie no, ja mam bardzo słaby zasięg jeszcze. 7000 życia ma ten Boo. Nie wiem, czy jestem w stanie go porobić. Mi się wydaje, że chyba nie. Ja bym zaryzykował. Nie, muszę policzyć sobie. O nie, 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 uciekam. Musiałem uciec, niestety musiałem uciec. Transformujemy się. 3000 życia. Kurczę, nie zwróciłem uwagi, po ile bije na 5 power cubesach. Gdybym wiedział, ile bije, bym sobie szybciutko w głowie policzył matematyka Einsteina i bym wiedział, czy warto podjeżdżać, czy też nie. On bije po 1080, okej. Dobra. Tu mnie wyczuł, ale cofam się troszeczkę. Okej, okay, Mortar. Mortar widzi tego Boo, więc koks totalny. Nie no, na mnie się przerzucił? Serio? Nie no, to jest coś pięknego. Raz, dwa, trzy, leżysz! O mały włos. Gdyby mnie trafił jednym strzałem, to bym leżał. Ale na szczęście się udało. Zajmujemy pierwsze miejsce, więc sztongs, moi drodzy. Po tym wspaniałym zwycięstwie możemy sobie teraz kupić pakiet odznak za 50 gemów. Jeju, strata tych gemów jest straszna. To jest straszne marnowanie gemów. Nieważne, kupujemy. Robię to dla was, widzowie. Uwaga! BB
wkurzona z gumą balonową. No okej, okay, fajnie. Pan P oraz Tik. No dobra, to moi drodzy, zróbmy tak, że weźmiemy sobie Bibi. Odznaki, aha, dobra. Wszystko jasne, mamy już tą odznakę w swoim, że tak powiem, asortymencie. Zagrajmy sobie gierkę solo. Gierka Bibi na tej mapie, no kurczę, może być ciężko, aczkolwiek za chwileczkę się wszystko okaże. Sprawdźmy naszą emotkę, tak, Bibi wkurzona z gumą balonową, no jestem zadowolony, wiecie co? Jestem naprawdę zadowolony z tej emotki, bo myślałem, że będzie jakaś gorsza, jak, nie wiem, Barley mi się wysypie z łapką w górę, a tutaj... Taka Bibi z gumą balonową. Jestem wkurzony na ciebie, Barley. Co ty gadasz, chłopie? Cię gonią. Rzuci pod nogi, czy nie rzuci? Rzucił. Okej, okay, trafił. Nie trafił. Dobra, ta Pamka. Ja bym go tutaj zamknął troszeczkę. On będzie ultował Pamkę, no bo nie ma innego wyjścia, tak mi się wydaje. Ja tutaj muszę skorzystać z sytuacji i zabrać sobie cuby z tego... Aha. Dobra, bot jest na mnie, tak? No to uciekam. Jednak nie uciekam. Odzyskuję życie, 600, 600, 600. Dobra. Kurde, tą pam bym zrobił, ale ona ma więcej życia ode mnie. Ciężko, powiem wam, że tu jest ciężka sytuacja. Dynamike ją obija, więc spoko. Daryl, tak? Ajajaj, ten Daryl się na mnie czai. Ale ja to zrobię z trikiem. Lecimy. I tego bota trzeba przejąć. Aha, dobra. Jednak nie wyszedł trik. Uciekam. Ucikam, ucikam. Jak najdalej stąd? O nie, dobra, będę leżał. Leczę się, leczę się. Leczę się, leczę się. Nie, nie, nie. Prawo, lewo, prawo, lewo. Ale dribbling, ale dribbling. Gadżet, 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 gadżet. Uciekam. Wow, wow, nie mam pojęcia, jak ja z tego wyszedłem. Dobra, zabił go ten bot. Zostaję w tych krzakach na razie. Ja te cube'y skroił. To było mistrzostwo świata. Ale chyba się nie uda. Leżysz! Leżysz, gościu. Dobra, moje cuby. I muszę uciekać, niestety. Lecę jak najdalej. Pamka, raz. Odbiłem ją. Dobra, Daryl ją podjeżdża. Tak, podjedź ją, Daryl. Proszę cię. Dwa, guma. Trzy, leżysz. Wielkie starcie z Darylem. Duelek. O kurde. O kurde, dobra. Jest pięknie. Jest cudownie po prostu. Jest cudownie. Dobra, dostał. I leży. Cóż za spocona gierka. Ja dziękuję. Za tą gierkę musisz stawić łapeczkę. To było naprawdę mega ciężko. Nie wiem, jakim cudem to przeżyłem, ale na szczęście się udało. Let's go. Skoro nam wyszedł ten meczyk, to teraz, moi drodzy, zagrajmy sobie Tikiem i użyjmy nową, specjalną, zieloną emotkę do tego Tika. To jest rzadka emotka, z tego co rozumiem, tak? Użyjmy sobie tą plakietkę, aha, ona na zielono się nie podświetla, tak? Rozumiem. Niby taki fajny ten Tik, niby taki zadowolony na tej emotce, ale powiem wam, że dupy nie urywa. Mówiąc szczerze, myślałem, że będzie coś lepszego. Nie mogę się doczekać nowego skina do Tika. Nie mogę się doczekać, aż będę z JJ-ką rywalizował o ten skin i że ona mi go z pewnością kupi. Dobra, 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 ej, ej, Penny. Penny, tak, coś to jest mój cube, tak? Aha. I co ty myślisz, tym mortarem mnie trafisz, jo? Jo, o to chodzi, ta? O, troszeczkę tu przesadziłem. Dobra, rzuciłem minę pod nogi. 22 HP. 22 HP. Wow, gdybym nie użył gadżetu, dzięki któremu się odepchałem i wyrzuciłem za sobą minę, no to... Byłoby bardzo ciężko, ale na szczęście się udało to. Patrz, ból, no nie wierzę. Spadaj ode mnie, chłopie. Będę miał zaraz gadżet. Raczej ultimate attack, więc skok totalny. Muszę tu uważać mega mocno na te trampoliny, wiecie? Bo tutaj może mnie ktoś zaskoczyć. Max to the max tutaj? Normalnie, tutaj maksik jest. Dobra, łap główkę, gościu. Max, nie uciekniesz tej główce raczej. Dobra, leży pięknie. El Primos? O nie, 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 to będzie ciężkie, to będzie ciężkie. Moim zdaniem to będzie mega ciężkie, że to wygrać, ale postarajmy się to zrobić. Kurde. Nie na mnie, nie na mnie, nie na mnie. Dobrze. Na szczęście nie na mnie się sfokusował ten bot. Dobra, obijam tego El Primo. Obijam tego El Primo. Dobra, sfokusował się na niego! Essa, łatwiutko, chłopie, z tobą. Gdzie on jest, ten El Primo?
Dobra, rzucam go. Znaczy, rzucam w niego. XD. Dobra, spam teraz mocny. Głowa! Nie no, głowa poleciała nie w tą stronę, co trzeba. Dobra. Tam, co tam leci? Bot się respi i bomba w oko! Zwycięstwo w pięknym stylu. Wygrywam tą gierkę. Kurczę, powiem wam, że nie spodziewałem się tego, że wygram tikiem tak od razu. No ale fajny, fajny meczyk. Bardzo zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobał oczywiście ten meczyk. Także moi drodzy zadymiarze, to było na tyle z dzisiejszego fantastycznego odcinka. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, gdzie wastuję gemy na niestety tą najgorszą ofertę w grze Brawl Stars, no to zostawcie łapeczkę w górę. 15 tysięcy łapek i za tydzień kupuję taką samą ofertę i mam nadzieję, że wypadnie coś ciekawego. Być może wypadnie teraz plakietka koloru niebieskiego, ja bym był wtedy mega zadowolony. A wy moi drodzy, nie zapomnijcie napisać jeszcze w komentarzu, jakie plakietki już macie odblokowane. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!